Tak, moi kochani, dzisiaj jestem na treningu rowerowym. Przybyłem sobie normalnie nad Wisełkę, nad Królową Polskich Rzek. Dojechałem tutaj w ramach mojego programu Od Zera do Bohatera. Tak w międzyczasie, jak jechałem sobie tutaj, żeby zobaczyć, czy tutaj ludzie naprawdę wypoczywają, bo jest bardzo ładne słoneczko, bardzo ładny kwietniowy dzień. Ale jest stosunkowo niewiele tych osób. W każdym razie jestem ja. I to jest najważniejsze. Jest mój serial taki, który sobie wymyśliłem. Od zera do bohatera, więc oczywiście kontynuuję to. I w ramach tego mojego serialu, tej serii, to sobie dzisiaj jestem na takim właśnie treningu. Speedoję. Ale w międzyczasie wymyśliłem sobie coś takiego, że prawdopodobnie powstanie taki podserialik, taki podpunkt. Gdyż wczoraj czy przedwczoraj zważyłem się na wadze i pomyślałem sobie, że chyba będę musiał nagrać film, serial, który się, myślę, żeby się nazywał, ale to wymyśliłem sobie dzisiaj normalnie przed chwileczką, jak tu jechałem rowerem. Jak jest od zera do bohatera, to od tucznika do ogiera. Wyobraźcie sobie, że Andrzejek, górny tygrysek, waży 98 ponad kilo, 98,5. Przy moim wzroście 1,83 m to jest leciutko za dużo. Leciutko. I pomyślałem sobie, że tą wagę oczywiście muszę zbić. Pomaga mi w tym oczywiście moja dzielna opaseczka, która mierzy mi tętno i oprogramowanie do tej opaseczki. Się schowała tutaj do tej opaseczki. Kontroluję różne parametry moje życiowe, mojego organizmu i między innymi wprowadzam tam sobie też wagę. Mam tą opaskę od kilku dni, w związku z tym historii jakiejś wielkiej tam nie ma, ale jest ten początek, czyli od zera. Od do bohatera, czyli od tucznika do ogiera. I taki podserialik będzie, między innymi ja będę co jakiś czas wspominał i chwalił się tą moją wagą. Mam nadzieję, że będę ją zbijał. Ustawiłem sobie docelowo 85. Nie mogę być znowu też za chudy, bo się będę przewracał na treningach, nie będę miał siły trenować. Inna sprawa, że ja mam bardzo dużą słabość do złocistych trunków. I lubię sobie piwko czasem wypić, w związku z tym to troszeczkę daje takich pustych kalorii, które niestety gdzieś tam zostają w organizmie i całkowicie to ja się nie wychudzę. Także moi kochani, bardzo cieszę się, że mogę tutaj dzisiaj być i że mogę wam parę słów powiedzieć. Zaraz jadę z powrotem, zrobiłem 15, trochę mniej jak 15 km. Muszę wam się jeszcze jedną rzeczą pochwalić, gdyż dzięki tej opaseczce Fit oczywiście mierzę sobie tętno. Na rowerze mam tutaj taki specjalny wieszaczek, taką torebkę, na której sobie trzymam telefonik i obserwuję sobie parametry mojego organizmu. Brzmi to górnolotnie, ale tak naprawdę jeden parametr, czyli tętno. Reszta jest wszystko dostępne. Później jak już skończę trening, to sobie przeglądam statystyki i tam, kurde, matematyka już grubsza i już wymyślam sobie ciśnienie aerobowe, natlenienie krwi i te inne takie rzeczy. W każdym razie zauważyłem jedną rzecz, którą od razu wam się pochwalę, że w czasie jazdy mniej więcej, jak zacząłem sobie w połowie treningu mierzyć to tętno na ekranie, to mi wyskoczyło, że mam około 120 do 130. A jak na chwilkę się zatrzymałem, żeby sobie te parametry ustawić, to mi spadło do 70. Takie spoczynkowe tętno to jest około, według tego programu, który mi tutaj mówi, ale myślę, że się dużo nie myli, jest około między 60 a 100. Więc w czasie treningu mam prawo mieć więcej. Podczas biegania miałem 160, średnio potem po treningu patrzyłem, że mi wykazało 135. Więc tak mam wrażenie, że zresztą nie odkryję Ameryki, że bieganie bardziej obciąża organizm, a na rowerze jak się jedzie, to troszeczkę można sobie momentami odpocząć, bo jak się jest z górki na przykład się jedzie, tak? Natomiast kolarstwo wyrabia tak zwaną kadencję, czyli gibkość mięśni, może nie aż taką siłę, ale gibkość. Zapomniałem teraz wyrazu, więc nie mogę się meandrować, bo zapomniałem wyrazu. No co za kreteństwo. No ale trudno, jak sobie przypomnę, to wam powiem. Stretching, power stretching. O,
power stretching. Przypomniałem sobie, co, no kurde, człowiek chwilę odpoczął i już tlen zaczyna działać i już jestem normalnie jak matematyk normalnie na klasówce. Oczywiście żartuję, bo ja z matematyki nigdy nie byłem mocny i wręcz nie lubiłem. No dobra, moi kochani, parę słów było tętnie. Jadę sobie z powrotem do domu. Dzisiaj taka troszeczkę moja dłuższa pogadanka, ale chyba raczej dlatego, że ja już więcej nie będę wchodził na antenę i chciałem wam życzyć miłego dnia i pożegnać się z wami na dzisiaj. Cześć, papa. Cześć.